Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Minecrafta na modach. Nazywam się Safe Mode i poprzedni filmik obejrzało tyle osób. Oprócz tego był jeszcze live, prawda? I daliście potem mega łapeczek, przynajmniej pod filmikiem normalnym. Live to oczywiście są live, więc troszkę tam inaczej się to wszystko układa. Skina standardowo nie ma, muszę to jakoś sobie ogarnąć, spokojnie. Ale chcę troszeczkę nadgonić ten temat i tak samo wiem, że ten odcinek może troszeczkę więcej czasu mi zająć, jeżeli standardowo temu nagrywam go już od rana, czyli od soboty już rana zaczynam już powoli nagrywanie i będę systematycznie dogrywał kolejne kawałki, więc jeśli zmienię tutaj swoją wizualizację czy coś, to jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, że nagrywam o różnych porach te fragmenty. Dzisiaj, jak mówiłem, chciałbym zbudować tą farmę Canola i już ją prawie zakończyć, czyli już większy etap zrobić z niej. Potrzebujemy kilka rzeczy. Potrzebujemy display stand, potrzebujemy improverer i atomic reconstruction. Więc to wykonajmy jako pierwsze oczywiście. No bo z tym możemy razem wystartować i raz wykonamy sobie jeszcze układ pod RSA, taki mały, prościutki. Będziemy tego składowali tutaj itemki w nim w skrzynkach, a nie wprost w układzie. Bardziej pod wizualizację, tak wam powiem. Bardziej o to tutaj kamany. Układ pod RSA. Co tutaj potrzebujemy? Chyba nic nie wykonywałem z niego. Potrzebujemy na pewno kontroler, jedną sztukę i monitor. Po prostu. I jeden monitor potrzebujemy. Dodatkowo potrzebujemy external storage, czyli do przechowywania, żeby układ wiedział, co mamy w układzie, co mamy dostępne. Potrzebujemy oczywiście kabelki, potrzebujemy ich więcej niż te, co mam tutaj dostępnego. Detektory, wezmę z 3. Mam 3, mi spokojnie wystarczą. Construction, to później będziemy tym się bawili. No i lecimy dalej z tym tematem naszym. Zobaczymy teraz, co z tego wyjdzie. Tu oczywiście standardowo nie ma prądu. Cała produkcja wyprodukuje, leci razem i tutaj, więc nie wiem, czy ogólnie nie puszczę tego na stałe już do układu. Czekajcie, jeszcze jedna sprawa. Jak wygląda nasza sprawa z Canola? Ile mamy Canola jeszcze w układzie? Bo to będzie chodzi o to, czy mogę uruchomić 24H na dobę, żeby on mi tutaj przesyłał tą cieczy prosto do generatorów, czy też lepiej tak nie robić jeszcze. Więc, Canola. Pierwsza sprawa, mamy Canola w układzie 19 tysięcy. Mogę chyba pozwolić sobie na uruchomienie systemu, żeby chodził po prostu 24H na dobę w takim razie. Więc weźmiemy sobie te kabelki, weźmiemy sobie item dakty, bo mogą mi się one przydać. I weźmiemy sobie kable energetyczne, bo też oczywiście one mogą mnie się przydać. Do tego kilka filtrów, bo powiedzmy wszystkie w takim razie. I jeszcze chyba wykonałbym jeszcze jeden generator z aktuali. Bo tamten jeden może sobie nie poradzić. Oil generator. Potrzebujemy wykonać. Wróć tutaj. Raz, dwa, cztery generatory sobie postawimy w takim razie. To będzie taka odpowiednia ilość. I generatory, tyk, wykonane. Dobra, cztery sztuki generatorów mamy już wyprodukowane. Teraz podłączę to wszystko razem i doprowadzimy do nich jeszcze tutaj ciecz, żeby nam tutaj ona szła. F9 oczywiście ustawiamy sobie. I tak o, możemy postawić sobie je spokojnie w tym miejscu, czyli tutaj jeden, tutaj drugi. Połączymy to wszystko ze sobą. I gdzie mamy te kabelki? Tu są kabelki, a tutaj są na ciecze. Więc ciecz też podłączamy tutaj do nich od razu. I prąd. I teraz nasze tutaj generatory. Gdy będziemy potrzebowali tego prądu naprawdę dużo, więc na razie niech on sobie tutaj zasila się tym tutaj naszym ironkiem. A później po prostu wyprodukujemy coś innego. Tylko pytanie to jest tego typu, bo on... Tu jest wprowadzony ten kabel, ten podwójny. A to już podwójny nie potrzebuje, jak wam mówiłem. One się ze sobą nie łączą. Oj, czekajcie, co się stało? Aha, dobra, bo on się psuł przez to wszystko. Ale dobrze mówię, że one się nie łączą, czy się łączą? Czekajcie, bo może jednak coś mi się tam poknociło w mojej główeczce, jednak one mogę ich ze sobą spokojnie połączyć. Ale no nie, niestety, ale ich ze sobą nie połączymy. Więc musimy zrobić to w ten sposób, żeby jakoś obsłużyć je bez ich tykania. Więc potrzebujemy dostać się pod spodem, pod nimi. I... Fuck, safe. Nie tak to miało wyglądać, ale dobra, niech przynajmniej to nam jakoś tam przejdzie. Czyli tu. I tutaj kabelek, dobra. Teraz tego jego postawimy w tym miejscu, jak był poprzednio. Od dołu damy mu wejście. Ok. Tutaj ustawimy tylko i wyłącznie insert. Insert jednocześnie ustawiając, jaka ciecz tu ma wchodzić, żeby później nam tutaj nic się dziwnego nie zmieszało z nim. Więc zrobimy to na zasadzie, że weźmiemy tą ciecz,
i ustawimy ją w tym miejscu, tylko ona tutaj może do środka nam wskoczyć. Teraz wyjście. Tutaj ustawiamy Always Active. Zawsze wyjście, zawsze będzie tajna ciecz i automatycznie ona będzie uruchamiała te nasze tutaj wszystkie generatorki. Oczywiście wpierw musimy te generatorki tutaj ustawić, więc tu muszę się niestety podbić do góry, to tutaj rozwalić wszystko, ale tak będzie za długo to zajmowało, więc pójdziemy od góry. I co tutaj? Potrzebuję tam się jakoś tam dostać. Stanę się tam? No niekoniecznie widzę. Czekajcie, to zrobię taki rozkop w tym miejscu. I... No cholercia! O, mogę na kablu stać. No przecież, tak można to zrobić. Inserty wszędzie. I prąd będziemy już mieli załatwiony. Niestety zginąłem podczas moich lotów tutaj. Aj, kurczaczki, szłem właśnie naładować swoje buty i tak poleciałem, tak i bum. I wylądowałem sobie na ziemi. Nie wiem, czy miałem coś ekspat, czy też nie jest przy sobie, ale mam nadzieję, że drugiego nie było. Bo szkoda troszkę by go było, ale no widzę, że nie było ekspa. Dobra, w porządeczku. Wkładajmy wszystko z powrotem i lećmy jeszcze raz tutaj podmontować się. Jednak hover jest fajny, żeby go mieć zawsze, prawda? Ale go zawsze wyłączam, bo po cóż by on mi tutaj był? Okej, okay, to załóżmy to na siebie. Itemki rozłóżmy tak jak zawsze tutaj mam, powiedzmy w ten desen. Reszta posortowana, to tutaj też na dół i będzie w porządeczku. Buty się naładowały, naładowały się. Muszę w jakiś inny sposób jeszcze tutaj na... jeszcze dać jeden upgrade'ik. Bo ten standardowy, który pozwoli mi na spadanie z wysokości, niekoniecznie właśnie pozbawiając się tej energii. Chyba tak. Dobrze. Czy mamy już właśnie energię na plus? Czemu nie chodzicie? Ja wiem, że nie było podpięcia przedtem, ale to podpiąłem. Czekajcie, jest tutaj insert. No i jest ta ciecz. Nie wchodzi od tej strony, to mam, tak mam to rozumieć. Czekajcie, zobaczmy, jak damy to wokoło. Ten oto desen. Wręcz podpięcie. Tu, tu. Ten działa, no faktycznie. Nie ta strona w takim razie. Od tyłu to już będzie chodziło. Ha, no ciekawa sprawa. Ale oczywiście, jeśli macie ten sam problem, mieliście, to pamiętajcie, podpinacie to od tylca. Od tylnej strony. Tak, przepraszam bardzo, jakbyś się poczuł urażony, ale od tylnej strony to musicie podpiąć. I czy jesteśmy na plus? To jest właśnie pytanie na dziś. Tutaj nie, ale te wszystkie... A nie, one się jeszcze nie naładowały, ale się ładują, więc będziemy chyba na plus. Teraz potrzebujemy stworzyć sobie jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze wchodzimy na storęże. I potrzebujemy sobie storęża wykonać, dokładnie nawet kilka sztuk. Teraz tak o, potrzebujemy 1, 2. Ile ich potrzebuję? Jeden na seedy, drugi na te po kolejne seedy. Ten. Nie wiem, powiedzmy 6. Jak teraz myślę, może 6 powinny wystarczyć. Zaraz zobaczę dokładnie wobec po co mi one będą. Ale wszystkie z nich dostaną prawie te, znaczy prawie wszystkie dostaną te upgrade'y, downgrade'y. Czyli żeby trzymały maksymalnie jednego staka. Może to się wydawać teraz takie dziwne, dobra, wykonam 4 na razie, bo widzę, że tej itemku brakuje, a tak sobie zrobiłem dziwnie. 4 takie ten. Czemu akurat takiej upgrade'y chcę sobie dawać? Bo nie chcę zapychać układu tymi itemami, żeby one się wykonywały tylko wtedy, jak będzie taka potrzeba. Żeby nie zużyły mi tutaj wszystkich seedów i wszystkich tutaj innych surowców. Nie, to wszystko ma tutaj działać w miarę sensownie. I teraz tak o. Potrzebujemy zamontować pierw nasz układ. Układ jest zamontowany w tym miejscu, taki wolny tutaj. A może nawet, czekać tutaj go zamontuję. Tu będzie kolejny kawałeczek układu. On będzie chyba w porządku. Więc zamontujemy ciebie, powiedzmy tutaj. Żebyś mógł się szybciutko tutaj zasilić oczywiście prądem. I poprowadzę ciebie. Te wszystkie tutaj kabelki będą oczywiście ukryte, więc tym się nie przejmujemy. Ich tutaj później nie będzie. Okej, okay, masz już prąd, bardzo fajnie. Oczywiście dostajesz na mnie jeszcze ekranik, żebym widział, co ty tutaj masz dostępnego. Pierwsza sprawa, to potrzebujemy dać mu jakiekolwiek pierwsze, jakieś podstawowe źródło do magazynowania. I tak samo on musi znać zawartość tego oto Ender Chesta.
Fak, kolego, kolego, proszę mnie nie atakować, bo to tak nie działa. Ktoś tu jeszcze jest? A, Enderman, dobra, Enderman zostawimy w spokoju. Zacznijmy od tego, że połączymy go, czy po prostu zejdziemy z nim tutaj w dół, żeby móc połączyć go z resztą naszego układu, więc z kabelkami przeprowadzamy sobie kabelki, możemy prowadzić ile ich chcemy, bo kabelki z tego co kojarzę, one nie zabierały w ogóle tutaj energii, więc energię one tutaj nie zużywają, więc możemy tutaj prowadzić ich ile chcemy, więc tutaj mamy z boku taką ścieżkę wolną, więc mogę tą ścieżką poprowadzić sobie ten oto kabelek, aż tutaj, tutaj zabrałem te bloki przedtem, prawda? Dobra, i tutaj dajemy naszego external storage, więc teraz nasz układ, będziesz wiedział co tam się znajduje. Czemu tutaj nie mam żadnego wejścia zrobionego? Nie mam zielonego pojęcia, czemu tutaj wejścia jeszcze nie zrobiłem. Ale wiem, że na pewno mogę pójść w Kimkę, bo trzeba. Dobra, skoro nasz układ już wie, że tutaj są kanola, to potrzebuję jeszcze poznać ten czyścik, ale jego mogę zamontować troszeczkę bliżej chyba. Tutaj paradoksalnie teraz może mi troszeczkę przeszkadzać w tym miejscu. Czy ja go stąd... zostawić go, czy stąd zabrać go? Teraz kminię, czy tutaj kłaść na stałe? No postawimy. Tylko gdzie? Tutaj? Tu. Później układzik tam niżej. Dobra, ale podepniemy go od tyłu. W ten sposób. I teraz widzimy też zawartość tych naszych kanałów. Więc to jakby jest połączenie naszym głównym układem. Teraz lecimy dalej. Atomik nasz. Według zasady atomik potrzebuje oczywiście prądu do swojego działania. I zamontujemy go tak, żeby mi on nie przeszkadzał w niczym. On to będzie hałasował co jakiś czas, więc przydałoby się teraz go wygłuszyć. Podmontujemy go tutaj, w tej wnęce. I teraz tak o. On potrzebuje prądu, czyli po pierwsze primo, doprowadźmy mu na stałe prąd. Prąd będzie tutaj szedł od dołu akurat, więc tak też tutaj mu zrobimy. Gdzie jest moja łopatka? Łopatka będzie troszkę prościej szło, jeżeli łapką tutaj merdać. I jest już prąd. I on nam działa. Teraz tak o, sygnał redstone go wyłącza, prawda? Czekajcie, bo jedna rzecz go wyłącza, druga go łączy. Czekajcie, teraz to sobie ogarniemy. Wajcha redstone'owa chyba spowoduje, że on będzie działał wtedy na sygnał, który ja mu mogę dać wtedy. Nie wziąłem jeszcze kabli. Fuck. Tucz. I teraz czekajcie. Ma teraz to zamontowane na sobie i co? Nie, czekajcie, jak to było? Right click. Czy bez tego? Czekajcie, jak to było? Tu? Right click. Pulse. I co, teraz będzie działał na sygnał, prawda? Tak. Teraz już działa na sygnał. Sygnałem będzie oczywiście nasz detektor, który powie mu, czy on ma działać, czy też ma nie działać w danym momencie. Tylko on potrzebuje mieć oczywiście podpięcie do układu. Chyba, że go zamontuję tu. Bo tu muszę go podpiąć z tym i jednocześnie on potrzebuje informacje z układu. Czy dojdę tutaj do niego jakoś prosto? Tak, w ten sposób. Ale to nie wygląda za ładnie. Więc rezygnuję z tego pomysłu. Muszę to przeprowadzić dołem. Tak, to troszeczkę się teraz tutaj też potworzy takiego plątaniny kabli, ale uwierzcie mi, musi tak być. To tak musi być zamontowane. I teraz tutaj dołem prowadzimy nasze kabelki, żeby nasz układ spiąć ze sobą. Dobra. I teraz tak, w nim możemy ustawić, że jeśli w środku mamy, i teraz właśnie pytanie, co mamy? Nasz ten układ będzie przetwarzał te oto nasze kanola. Żeby to miało sens, on powinien przetwarzać ich więcej niż jedną sztukę, tak z 6, z 16 nawet na raz. Ja nie mogę mieć wtedy tego itemu przy sobie, do wciągania. Czyli co, wyrzucimy to tutaj. I jego musimy machnąć tym sygnałem. Okej. I dostaliśmy takie oto tutaj dziwaczne rzeczy. Ustawiamy teraz, że jeśli ich w układzie jest 64.
Jeśli jest tego mniej jak 64. Dobra, to się wtedy on zapala. W porządku. I potrzebuję jeszcze sygnał redstone doprowadzić naszego układu. Wykonałem też kilka fasad, żeby te podstawowe przynajmniej miejsca, które można byłoby ukryć, żeby już je też załatwić. Mówicie, bo to później ja pozapominam tylko się o tym. Dobra, to już teraz jest ustawione. Teraz w tym miejscu strzelamy construction, czyli do postawienia danego bloku. Będziesz ustawiony w tym miejscu i będziesz działał na sygnał redstone. Jak dostanie sygnał redstone, czyli jeśli jest mniej jak, to wtedy ty działasz. Ty działasz w ten sposób, że masz postawić to. Tylko właśnie, przydałoby ci się speed. To by się przydał speed jak nic. Teraz tylko z tej strony będzie deconstruct, czyli do zbierania. I on też zbiera chyba to, co leży na ziemi. Jak nie, to oczywiście postawię tutaj void chesta. Coś z tym, znaczy wiecie, nie void, tylko vacuum chesta. Okej, okay, i on zebrał ten item. Ale ty masz zbierać tylko i wyłącznie ten jeden item. Patrzmy, czy to w ogóle działa. Czekajcie, bo tutaj on ma storage postawione, ale te storage są nieustawione na konkretne wystąpienia. Więc ten tutaj. Czekaj, on go zebrał, i co on z nim zrobił w ogóle? Czekajcie, bo ja mam tylko dwa storage, tu i tu. Tutaj go wrzucił. Okej, okay. To nie, panie, nie. Tutaj masz, tego masz tutaj tylko i wyłącznie trzymać. Chcę to jednak pilnować, takie oto rzeczy. Teraz tak o, ten nasz itemik. Te nasze itemki będziemy trzymali tutaj obok, jak mi się wydaje. Może nawet w tym miejscu, czyli zamiast tego kabla tutaj, w tym miejscu postawimy tutaj naszego drawera. Nie z tym, panie, nie z tym. Będziesz trzymał to w sobie, ale jednocześnie będziesz miał ustawione w układzie. Ale nie, czekajcie, jak ja ustawię mówi jakąś wielką szybkość na pracę i jemu też, to on zgłupieje w jakiś momencie, wyprodukuje tego więcej niż ja mogę tu zgromadzić. Bo ja chcę dać mu upgrade'ik downgrade'owy, żeby tylko i wyłącznie trzymał jednego stacka. Teraz jak przytrzymacie, widzicie, że on może trzymać maksymalnie, ma limit 32 razy 1. To jest jego limit. Czyli co, tylko 32 itemki trzyma? Ej, teraz zgłupiałem, co mówicie? Ale chyba tak, tak by z tego wynikało. Teraz tego, ty tutaj działasz, ty wysyłasz ten i jak dostaniesz sygnał. Czekajcie, czyli co? Item, only working signal. Tutaj, podpięcie. Ty to widzisz dostępne. No dobra, jeszcze drop. Drop item. Znaczy, że może wyrzucić te itemki. Tak, możesz je wyrzucić. To ty działasz na sygnał false. I teraz tak, dropuj itemki. Dobra. A ty możesz zbierać itemki, które leżą na ziemi. Teraz jak rzucę mu to, on ma to w nosie. Okej. Okay. A jak rzucę ci to, kluczykiem oczywiście zamknijmy to w tym miejscu. Klik. Okej. Okay. I rzucimy ten item mu na ziemi. Ale rzucimy go w tym miejscu. Nie, a w tym? Gdyby jeszcze go podpiąć do prądu, byłoby troszeczkę lepiej, mi się wydaje. Zawsze działasz, podnosisz itemki, tylko te. I masz w nosie te inne, widzę. No dobra, rozumiem, chyba. Albo rozumiem jednak. Teraz sobie tak pomyślałem. Przecież ty nie masz gdzie go dać. Dlatego go nie zbierasz chyba. To tylko chyba o to chodzi. I co? Dobrze ciebie rozkminiłem? Ty mądry człowiek jesteś, czy też nie? Zbieraj itemki. Tak, o to chodziło. Po prostu nie miał gdzie go dać. I tylko dlatego on go nie zebrał. Kurczę, genialny ten układ będzie. Ten układ jest genialny. To oczywiście tak, to jest cały czas z pomysłu tego, który został mi wysłany. Ale rozkminkę próbuję zrobić sam, jak to po prostu ma chodzić. Ale już rozumiem. Jest mega. Po prostu jest mega układnik. Co sądzicie na jego temat? Napiszcie mi zresztą. Teraz tak o.
Położymy tutaj płytkę naciskową. Ten układ będzie działał na tą płytkę jednak. Wiecie dlaczego? Tak sobie pomyślałem później, ale kurczę, co się stanie, jeśli ja wyrzucę więcej itemów, niż on może przerobić? No zgłupieje, ale z drugiej strony, jak ja tu wyrzucę item, który tutaj powinien wejść, a ja go nie zgromadzę... Ściągniemy downgrade, tutaj jednak. Ale wiecie dlaczego go ściągniemy? Tylko i wyłącznie z tego jednego powodu, że ja kontroluję to za pomocą tamtego układu. Ja ilość tutaj kontroluję za pomocą tego. Więc downgrade będzie tutaj niepotrzebny i teraz mogę sobie spokojnie poprowadzić w ten sposób, co chciałem. Czyli ustawimy sobie teraz tutaj kabelki od dołu, żeby ten układ był zasilany. I on będzie uruchamiał ten oto, tą oto maszynkę. Więc tak poprowadzimy ten kabel. Aż do tego miejsca. Tutaj oczywiście musi być wyjście do góry. Ja mam pana wręcza tutaj. Tu jest wyjście. Okej. Okay. Już jest w porządku. Nie, on po prostu głupieje niekiedy. To jest irytujące mega. Conduit. Chodźmy na dół. Muszę widzieć to lepiej, te kabelki, bo tutaj kurczę, coś mnie tutaj gra nie chce lubić. Takie mam wrażenie głupie. Dobra, podłączy się razem. Tak, o, ten kabel może jest, znaczy ten wręcz jest fajny, ale on głupieje przy właśnie takich zabawach pojedynczych. On troszeczkę głupieje w ten czas. Nie wiem, czy będę go używał na stałe. Naprawdę nie wiem. Mam duże wątpliwości. Czyli nie przejdę na standardowego wręcza. A tu w ogóle chyba dam jakąś inną obwódkę. Teraz tak sobie myślę. No i dobrze, teraz w takim razie. Zobaczmy, czy układ nam działa. Czyli jeśli jest mniej, ty masz wyrzucać itemki, działasz na sygnał true. Dobra, już wiem, że muszę górę zabezpieczyć. Puls. Ale co? Czekaj, czemu on nie trybi? A, bo on na pojedynczy sygnał ma się raz uruchomić, to koniec. Timer mam mu zrobić? On ma teraz uruchomiony sygnał true. On chyba chciał mieć by negację tego, prawda? Chyba tak. Dobra, przybudowałem to leciutko. Tak to wygląda aktualnie. Nie będzie to aż to bardzo widoczne, prawda? I co trzeba zrobić? Oczywiście, czekajcie, chyba że mamy tutaj. Weźmiemy sobie bloki i zakryjemy też jeszcze górę. Tu jest stone jaki, zobaczymy jaki to jest stone. Ten, który mnie interesuje? Chyba tak. Więc możemy ta stołań też zabudować. Ustawimy to na linię. I ten cały fragment tutaj zrobimy. Czemu nie mogę kłaść? Halo? Tylko temu, że nie mam tego przy sobie, ale powinienem przecież móc położyć. Ja nie idziemy tylko i wyłącznie po to, żeby rozwalać, a nie żeby kłaść. Takie, zawsze takie miałem wrażenie, ale dobra. Nie mogę. Aha, czekajcie, czyli to zajmuje cały blok. A, to jest ciekawe akurat. No tutaj? Na tym też, a nie, na tym mogę, dobra. To czemu przynajmniej nie mogę? Czekajcie, tutaj? Tutaj nie mogę, popatrzcie. Ten akurat item jest zadawany jako cały blok. Więc na nie kłaść nie wolno nic, a na tym już wolno. No. To jest ciekawostka akurat. Nie mam nic do usunięcia. Ten blok to skąd się wziął niby? Co? A, już go nie ma. Dobra. W porządku. Ten... Aj, no. Niby okej, okay, ale tutaj troszkę wygląda słabo wtedy. Undo. Co mam? No to wejść, obrócić się, popatrzeć. Co, to zniknie mi samo? Czekajcie, w takim razie to potrzebuję tutaj obrobić i tak się to tutaj chcę zasłonić, przynajmniej od góry ten kawałek, chociaż albo wiecie co, dobra, obrobimy go od dołu i tak to skończymy, w takim razie ten kawałek, tak skończymy, to będzie tutaj od dołu obrobiony. Co się stało? A, czekajcie, bo on... Tego się obawiałem. Sygnał redstone, który jest tutaj, jednocześnie zasila tego pana, bo tu jest ta płytka naciskowa. Która tego uruchamia. Niech się zastanowię chwilę. Trochę zmian. Trochę sporo, prawda? Musiałem przebudować całkowicie ten układ. Od zera wręcz. Znaczy może nie od zera, prawda? Ale sporo tej części, takich prostych, musiałem zmienić. Bo to związane głównie z tym, że
On się sam uruchamiał. Jaka jest zmiana? Zmiana jest tylko jedna. Constructor leci na górę. Deconstruction został usunięty. I tutaj mamy położony już vacuum chesta. Vacuum chest jest ustawiony, żeby zbierał tylko i wyłącznie ten jeden blok. Czyli tutaj ma po prostu filter i ustawiony na ten blok. Jeszcze nie ma wyjścia z siebie. Już mam importera, mam już wykonanego oczywiście pod to. I teraz tutaj, żeby ją gdzieś podpiąć do tego miejsca najlepiej byłoby, to mogę w ogóle rozwalić. Ty tutaj, panie, się odpinaj od tego. I co zrobimy? Tak, o, prawda? Tutaj i teraz w tą mańkę pójdziemy, ale może pójdziemy dołem, żeby to było niewidoczne. Ok. Importer wszystko zasysa do układu. I teraz tak, o. Układ ma tutaj wyrzucać te itemki, ale ma je dropować. Ale jeszcze to jeszcze nie jest ustawione. Bo chcę, żeby to było wszystko tak zrobione, że to ma już chodzić. On będzie chodził, jeśli ten sygnał się uruchomi, a on będzie chodził, jeśli dostanie sygnał redstone, a ten jest ustawiony dokładnie w ten sam sposób. Jeśli będzie mniej niż 64, on ma się uruchomić. Chyba działa dobrze, więc uruchomimy go. Zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało. Taki już prawdziwy test z życia. I będzie wyglądało to fajnie, bo to jak będzie trwało z góry. Coś nie zbiera? Czy wydaje się, że nie zbiera, bo to też wiecie. Vakuum jest ustawiony na dwie kratki. Dam może go troszeczkę na więcej. Będzie wychodził lekko ze swojego miejsca, ale jest ustawiony z filtrem, więc nie powinien tutaj nic innego on wziąć. Już jest lepiej, widzicie? Już faktycznie, jak on to się rozwali, to wszystko znika, ląduje tutaj. Więc vacuum chest jest jednak lepiej ustawiony, żeby był troszeczkę na większy obszar, jeżeli ten standardowy, na który on by mógł normalnie działać. Czyli tylko i wyłącznie 3x3, jest ustawiony on na 4, nie, na 2 na 1 na 1 był, czyli na... I jeden od siebie, czyli 3 na 3, jest ustawiony na 2 od siebie, czyli na 5 na 5. Dobra. Grunt już chodzi. Teraz się on wyłączy. 64. Liczba nasza, która ma się wyłączyć, więc powyżej tego on już powinien przestać chodzić. Oby dochodziło, bo naprawdę sądziłem, że troszkę pójdzie nam to sprawniej. Ok, widzicie, on się już wyłączył. I teraz oczywiście te ostatnie sztuki teraz są dobijane i wykonane. I on już przestaje chodzić, bo ta płytka naciskowa już nie wskazuje, że coś tutaj jest. No dobra. Malutki taki układzik zrobiony, to do zakrycia jest rzecz jasna. Co sobie teraz analizuję tutaj? Tak, już minęło troszeczkę czasu i wyszło po obróbce, już ten materiał przygotowałem cały, ten, który teraz oglądacie, 28 minut wyszło. I tak sobie myślę, czy teraz lecimy razu z kolejnym tematem, czy też nie ma sensu. I wydaje mi się, że chyba będzie za długi odcinek, mówili te półgodzinny nam wtedy, ale wyjście minął kwestię. Ten układ już działa, on tutaj w pełni jest obsłużony, system RS też jest obsłużony, połączenie z układami jest i tutaj też mamy zasilanie, więc dzisiaj sporo zrobiliśmy. Odcinek ten jak widzicie będzie z samego rana. I umówmy się tak, o, jak nabijecie te 300 łapek, to o 17 będzie druga część tego odcinka. Co my na to? Czyli w niedzielę będą dwa odcinki, a nie jeden, czyli ten, nie wiem o którym się go puściłem, czy o 8, czy o 9, oraz drugi odcinek o godzinie 17. Co sądzicie na ten temat? Napiszcie, jeśli dotrwaliście do tego oto miejsca i spotykamy się, usłyszymy się, zobaczymy się. Mam nadzieję, że o 17. Ja zaraz przystępuję raz do nagrywania kolejnej części, tylko za chwilkę jeszcze, bo jest 21, a ja dopiero co niedawno wróciłem. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, subskrypcji i do zobaczenia w drugiej części budowy automatyzacji, pełnej automatyzacji naszej fabryki Scanola. Na razie, hej, hej, pa!